Siema, naczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matinho i witajcie w kolejnym openingu skrzyń do Paladinsów. Dzisiaj troszeczkę wyjątkowo ze względu na poprzedni materiał, który był już jakiś czas temu, nie wiem już tak ile czasu minęło od ostatniego odcinka, no ale w sumie sprawdzę, 5 października, czyli już prawie miesiąc od ostatniego odcinka. No i mamy do wykonania co? 13 łapek w górę było pod ostatnim filmem, jak mówiłem. Oczywiście prosta zasada od ostatniego odcinka. Tyle łapek, tyle skrzyń do otwarcia, ale dzisiaj prócz tych 13 łapek, czyli 13 skrzyń, dołożymy sobie w sumie jeszcze 10, czyli 20 skrzyń, 23 skrzynie do otwarcia i jeszcze mamy do otwarcia jedną skrzynię łupów piracką, no i chyba tyle. Także chyba zaczniemy oczywiście od zwykłych 23, czyli powinno być z reszty 11 skrzyń jeszcze do otwarcia. No to lecimy. Zobaczymy, co tym razem nam dropnie. A, jeszcze jedna rzecz, zapomniałbym jeszcze. Terminusa trzeba kupić, ponieważ obiecałem, że na najbliższy opening go odblokuje i zarazem będziemy mogli nim trochę pograć. Także wpadajcie jakby co na live'y, ewentualnie na później będą w formie odcinków. No dobra, no to uczciwie lecimy kolejną skrzynię. Może do Terminusa coś teraz tam trafi. Oj, proszę! Jeszcze do Lian dostałem kartę. No to fajnie, że akurat na całym starcie już legendarka. I podoba mi się, że są jeszcze te dodatkowe opcje do otwierania skrzyń. Powtóreczki. Tak to normalnie tylko naciskałeś i chyba w sumie tyle się otwierało. Ale z drugiej strony, jeżeli komuś się jakoś zbytnio nie chciało się spieszyć z otwieraniem. Jan Grover duplikat. Zobaczymy, co dzisiaj nam w ogóle trafi, bo chciałbym jakieś spraye do postaci, na przykład do Makoły, ale się akurat PHO trafiło. Akurat do Fernanda i drugoza już mam. Do Makoły duplikat, ale już chyba do tych podstawowych postaci już mam w sumie wszystko, co trzeba. Więc prędzej do nowych lub niedawnych. No i duplikaty. No będzie trochę mniej, już mówiłem już wielokrotnie w odcinkach, że będzie trochę mniej kart do trafienia. Chyba, że do nowych postaci, albo tych, których niezbytnio kupowałem. Do Terminusa, no. I to się, o, jeszcze legendarka byłaby do Makoły. Ale dobra, już jakaś karta do Terminusa się trafiła. Duplikaty. Lecimy dalej. Ciekawi mnie, co trafi w pirackiej. Akurat drugi raz ta sama karta, no nie wierzę. Wiem, że drogozem ostatnim czasem gram, ale bez przesady, do Talusa mamy kartę. No już przynajmniej coś. Nie, do Lian karta. Dobrze. Zostało nam chyba jeszcze 9 skrzyń. Terminusa karta. Do Tyry złota karta, ale ją mam. No niestety powtóreczki. Kolejna. Spray, fajnie by było w końcu jakiś trafić. Ale jeszcze na razie nic, same duplikaty, esencje się cały czas się zbiera. Do Seris karta, no proszę. Akurat do Seris mam złożoną talię już specjalnie pod nią, więc nie wiem, czy ta karta będzie akurat dobra dla mnie. I mamy w końcu jakiś skin. Mamy do głowy Terminusa. Weźmiemy już sobie od razu i kartę. Z zasięgiem skoku. No okej. Zostały jeszcze nam 4 skrzynie. Powtóreczki.
Jakoś bez szału chyba ten opening. Trochę jestem zawiedziony. Myślałem, że będzie troszeczkę takich skinów, sprayów przynajmniej, a tu niestety dzisiaj trochę bez szału. Może ten piracki coś nam tutaj pomoże. Dwa razy ta sama karta! No nie, tego się nie spodziewałem. Halo, Hi-Rez, dwa razy ta sama karta. No nie. No i ostatnia skrzynia. No i tak na koniec, w końcu coś jakiś porządny traf, no. Mamy Eviposa do Terminusa. Czyli okej, wyszło na plus trochę z Terminusem, ale... Ale to tak, wiecie, no myślałem, że będzie trochę więcej sprayów, coś skinę, ale... Niestety, nie w tym openingu, co do zwykłych skrzyń. Ale to od was wszystko zależy, bo jeżeli... Będzie więcej łapek w górę, będzie więcej skrzyń i więcej szans na to, że będzie coś może ze skinami. Mam taką nadzieję. Zastanawiam się, czy jeszcze otworzyć jakoś z tych na przykład Halloweenowych albo z serii Kenuichi albo Ronina. Nie wiem, właśnie się zastanawiam. Może najwyżej na następny odcinek zobaczymy, czy. Jeszcze jakiś Halloweenowy nie otworzymy, a ewentualnie za 2 tygodnie, bo chyba za 2 tygodnie chyba jeden z nich chyba pożegna się z nami, chyba że piracki prędzej, bo piracki był ostatnio na późniejszy. No dobra, otwieramy już piracko i zobaczymy, co nam się trafi. No, myślałem, że będzie coś lepszego. Ale dobra, do tyry akurat był niedawno. Uzupełnienie troszeczkę do niej. Mogę nawet zaprezentować, gdzie ta nasza kochana Tyra. Tutaj. No. Mamy jeszcze na dodatek z bronią brazylijską. No okej, no cóż. Myślałem, że będzie trochę lepszy traf. Myślałem, że będzie coś, nie wiem, Barik. Voice pack chociaż, bo fajny ma. Wikingowy może nie, Kinesa to trochę tak bieda, do Pipa to już w ogóle to byłaby tragedia. Znaczy broń do Tyry. No w sumie. No ale ku, nie, no, trochę mi brakuje. Dobra, ludziska, mam nadzieję, że odcinek ten openingowy wam się spodobał. Na następny postaramy się może tak na pirackiej skrzynie przygotować kryształki może. Ewentualnie na coś innego, zobaczymy. I tak jak już mówiłem, to od was wszystko zależy. Nie zapomnijcie o łapce, bo im więcej łapek, tym więcej skrzyń do zwykłych. I być może jeszcze coś pomyślimy nad jakimiś specjalnymi. Do zobaczenia. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć!